Ohajo wam wszystkim. Jak widzicie, sam początek już jest fajny. Headshot. Na start. Budu, jesteśmy na brzegu, kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste. Wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu byliśmy. Ja chciałem właśnie, żeby przywitać. To jest... Będę oczywiście nagrywał może jedną misję na odcinek. Nie wiem, czy to ma sens, znaczy dwie, trzy, znaczy trzy na pewno nie, ale jedną może, jak będą bardzo krótkie, to dwie, ale będę się starał tak, żeby potem nie dowalać, taki, wiecie o co chodzi, żeby to trochę ta seria potrwała. Naszych tu nie ma. Kampania z tego, co wiem, to jest bardzo krótka. Dobra, weźmy, podejdźmy po prostu go. Posłuchaj coś. Trochę brutalnie, ale dobra. Mam podłożyć ładunek, ale nie mam zabijać strażnika. Dobra. Zacznijmy za nim sobie tak, wiecie, żeby było bezpiecznie. Dlaczego on mnie osłoni? Jest wejście. A teraz się schowaj. A mam iść tutaj. Pozdro. Dawaj, liczę. Bombowo widzę. Bo fajne miejsce swoją drogą. Dobra, rozsadzamy to. Bum, piękny buff. Tutaj biegną. Wow. Co się dzieje? Ale puch poszedł. Dobra, biegniemy stąd. Ale mocno się dzieje. What the hell. Dziwnicy. Szósta odcięta. Punkt niedostępny. Zależ. O nie, tylko nie na nas. Uff, utknęło. Tu nie jest bezpiecznie. Tam jeszcze był jeden. Kontener szybko wróć, no. Peter. O, ciśniemy. Dobra, jestem. Tutaj mam... Take this! Bo że się zaraz zginę przez niego. Dostał. Pięknie. A patrz jak się... Ej, nie. Ale walu. Kurde, widzicie sam początek. I już jakie emocje. Kurde. Jaka blizna. Ale wybuchy. Ciekawe co to było, że aż tak mocno buchło. Aż mnie zaciekawiło to trochę, powiem wam. Medal of Honor Warfighter. Dobrze to znam. Składasz milion obietnic. Robisz Beli nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i znikasz. To nie tak. Lena. Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec. Następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz.
Mother to Dusty. Co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W eterze zrobił się szum od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. Co nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. No jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa, kryptonim Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Da, od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Chyba właśnie nastał czas kolejnej misji. Ale ten odcinek byłby za krótki, żeby go wstawić tak. No wiecie. Więc pokontynuujmy tę misję. انا لا اعرف كيف وصلتم الى هذا المكان. هذا ليس مهما. المهم هو ان الكفار على باب بيتنا ولقد اخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا. يجب ان تثبتوا جدارتكم. سنرى. الاخوة الذين ستقابلونهم هم اساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الاسلحة والتكتيكات. ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار. الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم. ميسيا chyba jakaś. Chyba coś będzie z tylu samouczka. اسحب تحت الاسلاك الشائكة. Dobrze się położyć. Już trochę pograłem w multi tutaj. Ogólnie tu nie gadałem w jakimś, nie wiem, to jakiś dżihad, no to są jacyś Arabowie. Czekajcie, tu mam, aha, to tak się zmienia, okej. Dobra. Wydaje mi się, że już jestem gotowy. Rzuć granat. Ale buchło. Dawaj bracie amunicję, dziękuję. Okej, kolejny ten test jakiś. Ogólnie to tak. Dziękuję. Trzymaj. Okej, to... Mam na nich ciągle tak strzelać? Nie mogę go zabić. O, ma got moda. Ukończ go jak najszybciej. Easy. Szybciej. Ty. Chował się. A to jest czasówka. Ja tego chyba nie powinienem zdejmować. Musisz razem z bratem, musisz sforsować, sforsuj. O, to jest wybór. Kopniak, Tomahawk, kopniak. To musi być kopniak. Flashbangiem. Wah. Powtórz. إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. Nie, nie będziemy powtarzali, to i tak dobry czas. W minutę zobaczcie, jaką akcję zrobiliśmy. Niedobrze. Jakich użyliście ładunków? Kumulacyjnych.
Dość, żeby zniszczyć wóz i nie wywoływać podejrzeń. Ten drugi to nie nasza robota. Fakt, widać. Inny wzorzec wybuchu, no i źródło znajdowało się wewnątrz. To potwierdza naszą teorię o transporcie materiałów. Tak. A ich źródło? A, firma Wydmuszka z Dubaju. Dużo przewozów między Dubajem, Karachi i Filipinami. Tamta komórka bardzo nam pomogła. Okej, muszę spytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać tańczyli. A ja nie tańczę. Jasne. Czyli Mako to teraz działka wodu. Pewnie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję. Niedługo wkraczają do akcji. Tak? Powiesz coś więcej? Nie teraz. Ale pozostańmy w kontakcie. Ej, Sam! Jeśli zginę, daj to mojej byłej żonie. To wszystko, co dostanie. Możemy zaczynać. Resztę sama już sobie wzięła. Jedna minuta. Jedna minuta. Tam zwalniasz łodzie. Dobra, ale w tym momencie zaczęliśmy już trzecią misję. Tak co prawda zrobiłem to drugą misję, tylko dlatego, no bo jak widzicie sami, po prostu za krótko by wyszedł odcinek. A jak na razie nie będę po prostu przeciągał ani nic, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnych częściach kampanii Medal of Honor Warfighter. Pa, pa.